Jestem, czy mnie nie ma? Witajcie, dobry wieczór. Live, piątkowy live, piątkowy trening, intensywny trening. Macie ochotę na trening? Za dużo, już mówię. Interwał, ćwiczenia, czy intensywne? Tak, postaram się, żeby te ćwiczenia były dość intensywne, czy trudne, nietrudne. Wszystkie te, które możecie zawsze u mnie na zajęciach znaleźć, bądź też na live'ach, które były na stronie klubu. Słuchajcie, jutro zapraszam, od razu mówię, bo potem mogę później zapomnieć. Jutro zapraszamy na nasze trzy siłownie, na zorganizowane zajęcia, na przygotowania do zawodów. Także ja jestem tutaj na wodospadach, na sali fitness o 9 i o 10. Także zapraszam Was serdecznie na zajęcia i zapisujcie się. Zapisujcie się pod numerem telefonu, na maila, także na pewno sobie poradzicie. Jak nie, to piszcie do mnie, to też Wam pomogę. Czyli jutro 9-10 interwał. Jutro będzie interwał, dzisiaj też jest interwał. Czy on będzie tak samo wyglądał jutro jak dzisiaj? No nie jestem w stanie Wam powiedzieć, bo nie wiem, kto będzie na sali. Natomiast teraz już koniec gadania. Rozgrzewka funkcjonalna, potem przejdziemy do treningu właściwego. Zakończymy szybkim, krótkim stretchingiem. Ja mam na imię Iza i prowadzę zajęcia w sieci klubów Spark Gym. Zapraszam Was dzisiaj na trening interwał. Muzyczka i go! Prawda? Cztery, trzy, dwa i ramiona, góra, tu i dół.
Bottles.
Przed nami 3 ćwiczenia. 4 obwodach. Naprzemiennie. 3, 3, 3, 3. Przerwa. Ok? Zaczynamy. Łączę czas, żeby nie oszukać, ale to już znacie. Thank you.
zestaw z jednym ćwiczeniem, które wykonamy 10 razy, tylko 10 razy, tylko 10 pompek. Tak, ja wiem, że wy lubicie pompki, warto zawsze ćwiczyć technikę. 10 pompek, no kochani, ja robię codziennie. Od stycznia tego roku robię codziennie, także polecam, tylko 10 dziennie. Dzisiaj zrobię tego więcej, natomiast zapraszam was do pompek, ok? Teraz nie włączę muzyczki, bez muzyczki sobie zrobimy, ustawimy się odpowiednio. Klasyczna albo z kolan, jak chcecie. Ważne, żeby ręce ustawić sobie szerzej niż barki albo na szerokość, zależy jaką macie szerokość barków. Tak, ja przeważnie ustawiam bark równo z palcem wskazującym. Rotacja. Pamiętajcie, że doły łokciowe do przodu, łokcie do tyłu, odsuwamy ładnie barki od uszu, ściągamy łopatki do siebie i w dół. Tak, żeby tutaj były aktywne plecy. Tak, delikatnie zaciskamy paszkę, czyli ramię kierujemy w stronę pleców. Ale to wymusza od nas, jak wykonacie rotację. Tak, głowa nie opada w dół, pamiętajcie. Jeżeli wykonujesz pompkę z kolan, to obowiązkowo najpierw ustawiasz się w pozycji początkowej do klasycznej pompki. Zwróćcie na to proszę uwagę. Okay? Czyli najpierw stopy, wewnętrzne krawędzie stóp razem. Kolana nie każdy złącza, ale staramy się mieć blisko siebie. Napinamy pośladki i zaciskamy je, tak jakby ktoś nam włożył kartkę papieru między pośladki i musimy trzymać mocno. Tak? Ściągnięte. Delikatnie rotujemy nasze biodra, tak pamiętamy, miednica. Zaciskamy, może nie zaciskamy, ale napinamy brzuch, przyciągamy ten pępuś do kręgosłupa, tak jakbyśmy chcieli pępek wypchnąć do góry, do sufitu przez nasze plecy. I teraz w tej pozycji, gdzie całe ciało jest spięte, wykonujemy zejście dół. Hop i wypychamy na wydech. Wdech i wydech. Próbujemy od razu, ja zrobiłam już dwie, lecimy 10. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, pięknie. I ostatni raz. Ja zrobiłam swoje. Nie musi być 10 pompek, staramy się. Jeżeli wyjdzie mniej, nic się nie dzieje. Natomiast kolanka dokładnie w tym samym miejscu odkładamy. Z pośladkiem cały czas zaciśniętym. Obciągamy stopy. I tu jest nasza pompka z kolan. Hop, hop, hop. Dobrze? 10 zrobione. Wracamy do naszego interwału. Muzyczka. I dalej 3 ćwiczenia. Bye.
Trzy,
pereście, ozu piso baci, te orango pereście, ozu piso baci, ozu piso baci, piso baci. Thank you.
4 minutki przed nami. Ognista czerwień się pojawiła na mojej twarzy. Rozciągamy. Usiądźcie, posiadźcie na piętach. Góra, wdech. Wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech. Prawa ręka do góry. I ciągnij w lewo. Oprzyj się lewą ręką. Dalej przychodzi klatka. Wciągamy się mocno do boku. I odrywamy pośladki. Thank you.
Dziękuję Wam bardzo za miło spędzony czas. Mam nadzieję, że wykonaliście trening. Jeżeli nie teraz, to możecie go sobie zawsze odtworzyć. Co, życzę Wam wszystkim miłego wieczoru. Kto ma ochotę, zapraszam jutro do naszych klubów. Ja jestem na wodospadach o 9:00, także interwał. Także jak komuś się spodobało, to zapraszam serdecznie. Potem o 10:00 zdrowy kręgosłup. No i co, widzimy się. Do